Cześć, jestem Zygfrydku, a to jest krótko o filmie. Dzisiaj sobie na tapetę weźmiemy film Drive. Widziałem go całkiem niedawno. Przyznam, że wybierałem się do obejrzenia, czy zabierałem się do obejrzenia tego filmu z mieszanymi uczuciami, między innymi dlatego, że wystarczy spojrzeć na plakat, który przedstawia kolesia za kierownicą i różowy napis Drive. W związku z powyższym, przymierzałem się do obejrzenia tego filmu za namową Emilki, to nie był mój pomysł, ale jestem jej wdzięczny, ale to o tym za chwilę. Spodziewałem się filmu o taksówkarzu, który się zakochał, tak? Czyli jakieś takie romantyczne coś. No bo ten różowy napis mi to jakoś tak sugerował, nie wiem, taki wpływ na podświadomość mi to zrobiło. Ale jak się okazało, jest to film akcji. W ogóle nie widziałem, że wygląda żadnego traileru przed obejrzeniem filmu, więc może to dlatego miałem takie wrażenie. Jest to film akcji. Zrobiony bardzo specyficznie, ponieważ jest w nim dużo scen akcji, jest jakiś chyba tylko jeden, co prawda. Jest pościg, na pewno jeden pościg jest, nie pamiętam czy było więcej, nieważne. Ale wszystko mam nadzieję, może nie wszystko, ale większość mam wrażenie, że pomimo tej akcji, tego całego uderzenia, tego jakby to powiedzieć, zawsze im brakuje słowa, żeby wyrazić to uczucie. Czy to uczucie, to wrażenie, jakie wywołuje. Pomimo całej tej akcji, całego tego pełdu, że tak powiem, jaki się odbywa, całe, wszystkie takie grubsze akcje są przedstawione w sposób spokojny. To znaczy, z reguły na przykład wiadomo, jak mamy jakiś szybcy i wściekli, albo coś takiego, podczas pościgu leci jakaś muzyka, która dudni głośniej niż te silniki, a tutaj podczas pościgu jest całkowita cisza. To jest według mnie takim dość bardzo specyficznym środkiem artystycznym, ponieważ z reguły w filmach, tak jak powiedziałem, jest głośna muzyka jakaś dodana do tego, najlepiej jakaś taka żywiołowa, żeby się wpasowała w pościg. A tutaj jak był pościg, była cisza podczas tego pościgu. No, były tam jakieś, wiadomo, jakieś dobijanie, silnik i tak dalej, ale chodzi mi o samą muzykę, że było cicho, nie było żadnej muzyki w tle. Co jest dość ciekawym elementem, ponieważ tego nie spotykamy w innych filmach. Więc uważam, że środek artystyczny bardzo ciekawy, spodobał mi się, muszę przyznać. Pomimo tego, że wypada dziwnie. Główny nasz bohater, Driver, wydaje się być jakiś taki nieobecny wiecznie, taki pusty w środku, no nie wiem jak to powiedzieć, pusty, nieobecny. Cały czas cichy, spokojny praktycznie. W pewnym momencie filmu można stwierdzić, że ten człowiek jest chyba troszkę nie do końca zdrowy psychicznie, ale nie będę mówił dlaczego, ponieważ tutaj w tej kwestii trzeba obejrzeć film, a nie chcę spoilerować. Film był zrobiony bardzo ciekawie, głównie dlatego, znaczy ciekawie, był dość dziwny, muszę przyznać, ale według mnie był ciekawy, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie środki stylistyczne czy artystyczne, jakich użył reżyser, kamerzyści, czy kto tam za to odpowiada. Niech mnie nikt nie linczuje, że nie pamiętam żadnego nazwiska z tego filmu. Naprawdę mi to do niczego nie jest potrzebne i wątpię, żeby komukolwiek było to do tego potrzebne. Ważne, czy film jest fajny. I według mnie film jest fajny, ale tak długo, jeśli go traktujemy jako taki właśnie środek artystyczny, ponieważ jako film sam w sobie jest bardzo dziwny. Ma dziwną fabułę, nie do końca według mnie sensowną. Zakończenie ma takie, że widz musi sobie dopowiadać, czy to, jak to w końcu było. I fabularnie film jest taki średni, dziwny, żadne nie jest jakiś też, jeśli chodzi o efekty specjalne. Nasz główny bohater w ogóle jest kaskaderem w filmach, tak? Więc stąd też umiejętności tam jakieś lepsze do prowadzenia i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że film jest ciekawy i pomimo tego, że na poletku fabularnym i tak dalej nie wybija się jakoś bardzo ponad szereg, to jednak mimo wszystko jakiś środek artystyczny uważam jest wykonany ciekawie, bo między innymi dzięki tym cichym pościgom, że tak powiem, jest kilka takich właśnie innych momentów, gdzie w każdym innym filmie byłaby jakaś muzyka w tle do tego mocniejsza, a tutaj nie ma nic, jest całkowita cisza. Film mi się podobał. Był dziwny, że tak powiem, to myślę, że tutaj to jest kwestia gustu, czy się film spodoba. Muzyka, która leciała w tle momentami też mi się podobała i nie momentami mi się podobała, tylko momentami leciała, też mi się podobała i momentami właśnie miałem wrażenie, że skąd to znam, ale nie wiem skąd. Film polecam. Łapki w górę, jeśli dzięki mnie obejrzałeś i ci się też spodobał. Wypowiedz się, co sądzisz o filmie.
Jeśli macie propozycję, o jakim filmie powinienem następnemu powiedzieć, to mówcie. Jeśli nie, ja sam mam, że tak powiem, mały plan tego, co niedawno oglądałem, więc na pewno coś wrzucę jeszcze. To by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Hej!